Gliwicka Dolinka Krzemowa cały czas się rozrasta. Pojawiają się tutaj kolejne firmy z branży wysokich technologii. Niedawno w Nowych Gliwicach powstał nowy inkubator dla przedsiębiorców. W obiekcie o powierzchni 2200 m2 znalazło się 20 lokali. Wszystkie przeznaczono na sprzedaż i część została już zasiedlona. Zasady zakupu są korzystne, bo przedsiębiorcy wpłacają zaledwie 1% wartości swojej nieruchomości, a pozostałą kwotę mogą spłacać przez 5 lat w nieoprocentowanych ratach. Głównym najemcą jest firma Energotechnika Engineering. Nasza firma zajmuje się głównie pracami projektowymi. Jak sama Energotechnika Engineering to firma po prostu projektowa, zatrudniamy około 50 osób. No i zajmujemy tutaj około 1000 m2 powierzchni użytkowych. Bardzo dobra lokalizacja, dobre otoczenie, ciekawe firmy. No i logistycznie też obiekt jest dobrze położony, no i prezentacja obiektu też jest jak należy. Nowe Gliwice to teren dawnej kopalni Gliwice. Dziś, jak grzyby po deszczu, wyrastają tutaj nowe firmy. Każda z nich może wybudować sobie taki budynek, który spełnia jej oczekiwania. To właśnie tutaj mieści się prezentowana już kilkakrotnie przez nas firma Future Processing. Działa tutaj także FIS SST oraz Flytronic. Nowy inkubator także powinien spełnić wymagania firm, które się w nim znajdą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej lokalizacji, głównie ze względu na warunki, ogólne warunki pomieszczeń, który to jest dosyć wysoki standard budynku, doskonale dostosowany do potrzeb biura projektowego, bardzo wysoki standard serwerowni, z której możemy korzystać. Także idealne warunki dla tego charakteru działalności. Inkubator to kolejna inwestycja zrealizowana przez Agencję Rozwoju Lokalnego, właściciela Nowych Gliwic. Teren przy ulicy Bojkowskiej miasto kilka lat temu zrewitalizowało. Odrestaurowało kilka starych, ale ciekawych architektonicznie budynków. Na ten cel wydano ponad 24 miliony euro, w tym 9,5 miliona złotych pozyskano z Unii Europejskiej. Agencja Rozwoju Lokalnego utworzyła na tym obszarze Centrum Edukacji i Biznesu, które wciąż się rozwija. Staramy się jak na całych Nowych Gliwicach utrzymać raczej charakter wysokich technologii, czyli branża IT, telekomunikacja, ale również biura projektów lub też niektóre firmy handlowe, ale posługujące się nowoczesnymi technologiami. Z założenia Agencja Rozwoju Lokalnego wspiera przede wszystkim firmy najbardziej kreatywne, sięgające po nowoczesne rozwiązania techniczne. Dzięki temu miasto Gliwice zaczyna być postrzegane w Polsce i na świecie jako miasto wysokich technologii. Kilkanaście lat temu, gdy powstawała w Gliwicach fabryka Opla, nikt nie spodziewał się, że gliwicka podstrefa katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej rozrośnie się do tego stopnia. Podobnie może być w przypadku gliwickiej Dolinki Krzemowej. Spółka REL jest konsekwentna w tym, co robi i myślę, że te pomysły są przemyślane i dobrze realizowane. Nowy inkubator technologiczny w Nowych Gliwicach to jest, myślę, coś, co było zapowiadane, co realizuje założenia i tutaj jest bardzo potrzebne, dlatego że Nowe Gliwice się tak dynamicznie rozwijają, że tych powierzchni biurowych o wyższej klasie tutaj będzie jeszcze długo brakowało i to cieszy, bo w okresie kryzysu tu akurat następuje szybki rozwój. Wkrótce pod kolejne inwestycje zostaną przekazane następne działki w Nowych Gliwicach. Wokół jest jeszcze sporo terenu, który należy jednak do kompanii węglowej. Być może kiedyś uda się go pozyskać i wówczas na tym terenie powstanie kilka kolejnych firm z branży wysokich technologii. Jeszcze około 1000 mieszkańców powinno złożyć w tym roku wnioski o wydanie nowych dowodów osobistych. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że w 2012 roku tracą ważność dokumenty wydane przed 10 laty. Sprawdź, czy nie dotyczy to Twojego dowodu osobistego. Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu na stronie ze zdjęciem. Przypominamy, że wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w sali obsługi spraw obywatelskich na parterze budynku Urzędu Miejskiego. Wniosek i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.gliwice.eu w zakładce Wirtualne Biuro Obsługi. Wyrobienie dowodu osobistego jest darmowe. Wniosek trzeba złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.